beton pnie się radośnie w górę, a ja radośnie podążam na zachód. Termometr jeszcze się nie określił, więc myślę, że gdzieś jest minus 3. Trzeba sprawdzić, czy jest słońce w ogóle na plaży, bo może cała ta wycieczka nie ma sensu. No dobra, coś tam jest. Tu jest jakaś nowość. No tu jest przynajmniej odrobina zimy. To jest fajne. No to na plaży. No. Tu jest piękny, równiutki piaseczek. Nawet jeszcze odrobina słońca. Ale ciekawostka jest taka, że nie jestem tutaj pierwszym rowerzystą. Widzę co najmniej dwa ślady. Jeden chyba taki fatbajkowy trochę. Jest słoneczko. Cieplutko. Znaczy minus 3. Trochę za ciepło, żeby morze zamarzło. Muszę znaleźć gdzieś ten film sprzed 2 lat. Jak tu było wszystko zasypane śniegiem. A tymczasem mewy się radośnie pluskają. No tak. Ja tu zrobię jakąś fotę i cisnę dalej na wschód wzdłuż klifu. Aurora się rozbudowuje w górę. Knajpa otwarta. Kawkę można wypić. To może potem. Jazda na koniec mola nie ma większego sensu, więc robię tu tylko jakąś foteczkę i zjeżdżam na plażę. Wszystko uciekają. No i to ja rozumiem. Wiatr co prawda mi nie pomaga, bo jest z boku. Ale za to jest tak równiutko. Jest genialnie. Oczywiście musi być zaraz zdjęcie kutrów. To podobno jakiś hotel ma powstać niedługo. Nie, kutry się jakoś schowały. No może jedno, dobra. Niech będzie. A no i tu jest teraz ciekawostka, że trzeba zapłacić za wstęp do parku. Zaraz przeczytamy, co tutaj jest napisane. W parkach narodowych zabrania się. No dobrze. Zakaz wprowadzania psów. Nie mam psa, chyba że Breksio jest psem, ale nikt o tym nie wie, że on jest psem. Bunkier wciąż jeszcze nie spadł. Jest jakiś człowiek. Nie jeden nawet. O, a tutaj zamarza. Dzisiaj w nocy ma być minus 7, ale pewnie nie tutaj. Pewnie nie zamarznie.
No, jest bardzo fajnie, ale postoje są trochę niebezpieczne, bo się robi od razu bardzo zimno. Więc nie będzie postojów. Dobry. Tak, pięknie to wygląda i chyba znowu muszę zrobić fotę. Jakże tak bez foty? Fota musi być. Aj, dobra. Ten. Czy to jest zamarznięte? Fajne kamienisko. Też fota będzie. Myślałem, że to zamarznięte jest, a to taka kasza tutaj. Wodno-lodowa. Ale widzę, że tutaj też jakieś rowerzysty jechały. Oni nie chcieli po kamulcach. Nie wiem, co to GoPro płacze. Czy już się rozładowało? W sumie możliwe, bo jest zimno. Znowu łańcuch spadł. Coś ten brek się ostatnio głupieje z tym łańcuchem. Tu jest fajny głaz. Tak. No dzisiaj plaża jest naprawdę idealna do jazdy. No i statek wystaje z wody, znaczy wrak. Bardzo niski poziom wody jest, bo jeszcze nigdy aż tak dobrze go nie było widać. Tutaj w cieniu za cyplem od razu zaczyna szronić. Jest 14:40. No i plan w sumie chyba będzie taki, że jeszcze pojadę z 15-20 minut. Powinienem do Wisełki dojechać. Znaczy, nie do Wisełki, tylko do zejścia z plaży koło Wisełki, ale z niej nie zejdę, bo jest fajna, więc po prostu zacznę wracać. Myślę, że może być fajnie, jak się wyjedzie zza tego cypla, jeszcze będzie słoneczko. Jest już Grodno. Jest rowerzysta. Jest Wisełeczka, ale nie pojadę do Wisełki. Zostaję na plaży, jest tak fajnie, plażowo. Trochę wieje wyj, więc zaraz zacznę wracać. Zobaczmy, czy to się uda podjechać. I chyba czas na powrót. Już mi morda zamarza trochę. Gosia. Cześć, Gosia. Czas na odwrót. O, jak fajnie.